Tak jest. Udawałem, że nic się nie stało. Na marginesie dodam, że gra mnie wywaliła do systemu. Przy czym znów musiałem przechodzić ten głupi etap z czyszczeniem tego budynku. Ja list trochę mocniej zerwała. Prawie nie żyje, ale zaraz będzie żyła. Całkowicie. Tak jest. Pierwszy raz taktiksy mi się w ogóle tak zachowały. Ciekawe czemu. No, chodzę już normalnie. Dziwne. Próbuję właśnie przypomnieć, co tu się działo. Tak, to... Nie wiem, czy to jest akurat Gamorin, ale... To niezbyt przyjemne ustawianie tych super mutków. Niech to. Ta-da! Co mi tu się podoba? Jest jak najbardziej potrzebne to, że nasze medykamenty ważą. Sam nie wiem. Wracając do tematu Fallouta 3, to... No cóż, dwa tygodnie temu bodaj toczyłem ożywioną dyskusję z mainstreamowymi, że tak się wyrażę, graczami Fallouta, którzy właśnie uznają tylko dwie części, no i Tacticsy jako tak grę w świecie Fallouta. A i właśnie odbywałem dyskusję o to... Au! Co to było? Dobra, to było co najmniej dziwne. I właśnie odbywałem dyskusję o to, czy w ogóle Fallout 3 ma prawo tak się nazywać. Ponieważ ci gracze twierdzili, że nie Fallout 3 powinien jakoś inaczej się nazywać. Ponieważ dla nich jest to gra FPS. W świecie Fallouta, czy może w klimatach Falloutowych, jeśli dobrze pamiętam ich argumenty. Znaczy twierdzenia. Właśnie tak, no sam nie wiem, ponieważ znów wróciłem do Fallouta i sam nie wiem, co o tym sądzić. Ponieważ rzeczywiście, no Fallout 1 jest naprawdę wkurzająca, a trójka kusi z takim ogólnym uproszczeniem, ale jednak traci na uproszczeniu. No dobrze, zapiszmy. Pomimo, że ma na niewątpliwie lepsze zadania poboczne, miło pograć w coś, co nie jest dziesiątym razem czyszczenia jakiejś zapiedziałej wiochy z bandytów, to jednak to uproszczenie jest naprawdę tragiczne. Ha! Tym razem ty wybuchłeś. Ha! To poczułeś. Niewątpliwie. Czy ktoś tam jeszcze jest? Znaczy nie spodziewałem, że to są jakieś beczki wybuchowe. Umiem granaty. W ogóle co ich podkusiło, żeby urządzić sobie jakieś, nie wiem, coś w rodzaju posterunku, po prostu wejść do tego budynku, który jest zapełniony jakimiś cysternami z paliwem. Oczywiście rozumiem, że to są super mutanci, no i inteligencja jest ich znikoma, no ale bez przesady. Mamy po swojej stronie paladyna.
Najwidoczniej ktoś, kto może z nami pogadać. Mistrzu, pomóż, nie? Zabiłem twojego mistrza dawno temu. Gamorin. Gamorin, to ty. No tak. Zawiodłem cię, panie. Zatem zginiesz. Wszyscy cię zawiedliśmy. Ten potwór wybił cały pluton. Jaki potwór? Zmiażdżyły nas. One nie czują bólu. Szpony śmierci? Kiedyś też tak myślałem. Haha, widzisz. Zabrały mojego jeńca, generała Barnagiego. O rany, znowu? Gdzie jest ten generał? Nie zdążyłem wyciągnąć z niego żadnych informacji. Brawo, Barnaki. To twardy człowiek. Oj, nie lubi mutantów. Kto lubi? Szkoda, że nie widziałeś go, Gamorinie. Wygląda jak rozgniewany bóg. Zieje ogniem i śmiercią. Moją śmiercią. Nie możesz już zginąć. Umieram. Tak. Już. Nie czuję bólu. Dlaczego tak jasno? Mam nadzieję, że to nie ten przeklęty robot. Robot? Panie. Tak, dzięki za mało subtelny spoiler. Zamierzasz umrzeć? Dzięki. Rany, naprawdę było śmierć z opóźnieniem. Co tu masz? Rękawica uderzeniowa. List Barnakiego. Co mogę z tym zrobić? List Barnakiego do jego żony Marii. Nic nie mogę z tym zrobić. Szkoda. No dobra. Tak, to był mało subtelny spoiler. Naprawdę, jeden z gorszych, jakie słyszałem. Jeszcze trochę. Dzięki wielkie. Czy ja właśnie wywabiłem tych dwóch mutantów z zalady? Najwidoczniej nie byli uzbrojeni. Aha! Tak i... Dobra, miotam się to. Spanikowałem. Okej, nie wiedziałem zbytnio, jak się ustawić. Tak jest, teraz już wiem, że... Trzeba podejść tutaj. Jeszcze raz, szybko. Szybko! A, rany. Jest to mutant uzbrojony. Miotacz ognia, najwidoczniej. Ja potrzebuję w międzyczasie strzywacza. Cóż, snajperzy nie będą tu zbytnio przydatni. Mają za małą szybkostrzelność i dystanse nie są tak duże. Chyba ci mutanci naprawdę muszą poważać tego Gamorina, skoro nazywają go mistrzem. Nowym mistrzem. Sądzimy, że jest tylko jeden mistrz. Ha. Najpierw zapis. Rany, tutaj zapisuję bardzo dużo. Dobra, zabijmy tego. Och, już mógłbyś zginąć. Właśnie tak. Jak teraz się zabrać za nich? No, znów.